Proszę Państwa, nasze Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Dzisiaj naświetlamy, no prawdopodobnie czarnego Romana, bo prawdopodobnie, bo ja wcale nie mam zamiaru słuchać tych bzdur. Proszę Państwa, nasze Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra jest obrotowe, ale no też można sprostować to, co oni mówią, bo mówię, że głupot. Że można sprostować, prawda? Dlaczego to są głupoty? Proszę Państwa, że po naszym mieście chodzi, to znaczy, że jakiś ktoś obcy chodzi. Ale dlaczego ona dopuszcza do tego, żeby to się ludzie dzielili, proszę Państwa? Żeby ona była nie obca, a on, żeby był obcy, prawda? Niech ona się wypcha. No, taka mądra. Aha, a on obcy. To przecież prawdopodobnie on był jakimś cinkciarzem może. Zbierał pieniądze, zbierał jakieś legitymacje, potem je sprzedawał. Czarny interes, lewy interes. A mało to teraz lewych rzeczy, proszę Państwa. A dzika reprywatyzacja, że 40 tysiącom ludzi, albo więcej jeszcze to było, bo to 40 tysięcy miejsc eksmitowanych, mieszkania zabrane, proszę Państwa, i ludzie chodzą po ulicy i ta baba, Państwo zobaczą na jej kolor włosów. Ona, aha, 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 co jej Gomułka nie wypędził do Izraela? Ach, że, ach, że co, tak, że on obcy, a ona nie obca, tak? Czyli ocenianie, krytykowanie, a nie mówienie od siebie. Powiedz lepiej od siebie, co myślisz, co czujesz, bo takich ludzi na ulicy Marszałkowskiej jest bardzo dużo. Proszę Państwa, tacy ludzie by nie chcieli już mieć mieszkania, bo to za mieszkanie 200 zł trzeba byłoby zapłacić. Tacy ludzie by woleli, proszę Państwa, te 200 zł przepić. Czy jasne? No. Ach, że był, tak, tak. Po co ona się tym tematem zajmuje, tak jak wcześniej, proszę Państwa, tematem ryzyka. Radio Tok FM, żydowskie Rysia mówi, zajmowało się tak dokładnie. O tym ryzyku mówili, że o Jezus,